Witam z Retropiwnicy. Dziś mamy trzeci odcinek testowy. Trzeci odcinek, w którym wystąpi następny procesor do sprawdzenia. No i to jest takie małe święto, ponieważ wreszcie zostawiamy w tyle gdzieś te całe Pentiumy, 4 Pentiumy D. Już za bardzo nie chcemy do nich wracać. Chcemy wreszcie coś troszkę nowszego. Nie wiem, czy dokładnie to będzie egzemplarz wydajniejszy od przynajmniej tego Pentiuma D ostatnio testowanego, ponieważ troszkę niżej zejdziemy z taktowaniem, no ale na pewno jest to coś nowszego, zatem są nadzieje, że jednak również wydajność przy niższym zegarze będzie zachowana albo wręcz pójdzie jeszcze bardziej do góry. Także dzisiaj wpadł po raz pierwszy na naszą platformę testową, na naszą płytę z podstawką LGA 775, procesor Pentium E 2200. Taki zwykły dual core. Nie jest to jeszcze core to duo, no ale mam nadzieję, że wydajność będzie całkiem przyzwoita. Możemy sobie teraz zerknąć dokładnie tam na ekran, na te otwarte programy CPU-Z oraz GPU-Z. Oczywiście standardowo karta graficzna, tak zwana startowa, czyli GeForce 8600 GTS. No bo jest to ogólnie odcinek dotyczący platformy Crysis PC, czyli takiego sprzętu, gdzie sprawdzamy kilkanaście, w zasadzie tam chyba było ich 13 różnych procesorów. Do tego każdy procesor z 8 różnymi kartami graficznymi. Wszystko to testujemy w grze Crysis. Cała platforma działa pod kontrolą Windowsa Vista w wersji 64-bitowej. Mamy do dyspozycji 8 GB pamięci typu DDR2. No i oczywiście system zainstalowany jest na dysku typu SSD, aby to wszystko w miarę optymalnie działało, aby to działało szybko, żeby te wyniki naprawdę były jak najwyższe. Także spoglądamy sobie tutaj na CPU-Z. Widzimy teraz w zakładce z płytą główną, oczywiście szybkie przypomnienie, że jest to konstrukcja od Asusa, jest to model P5K-E. No a ten sam procesor, nazwa kodowa Conroe, 65 nanometrów, więc pod tym względem tutaj za bardzo nie zmieniło się względem Pentiuma D. Widzimy, jakie są obsługiwane instrukcje, jest ich tutaj dosyć sporo już na liście. Ogólnie procesor taktowany zegarem 2200 MHz, szyna pozostała dalej na poziomie 800 MHz. No i to, co jeszcze tutaj jest istotne, to że ten procesor ma jedynie 1 MB pamięci typu, pamięci podręcznej typu L2. No ale najważniejsze, że są dwa rdzenie, no i oczywiście z racji tego dwa obsługiwane wątki. Także tak wyglądają te parametry procesora. Karta graficzna, no to już była wielokrotnie też tutaj pokazywana, zawsze od niej zaczynamy, więc znacie na pewno te parametry, tym bardziej z tych demówek, które pokazywałem w trakcie testów. Także myślę, że odpalimy sobie zaraz Excela, no i to co zazwyczaj robimy przy wymianie procesora i takim odcinku właśnie testowym na samym początku, no to musimy sprawdzić, jak system Windows Vista klasyfikuje sobie takie CPU, taki procesor. Czy będzie wyżej klasyfikowany niż te wcześniejsze, czy może tak samo, a może niżej. Także zamknijmy już CPU-Z i GPU-Z. Ja już tutaj oczywiście sobie odświeżyłem ten indeks wydajności. Spójrzcie, jak to teraz wygląda. 5,1. Spoglądamy teraz na te wszystkie cząstkowe wyniki. Widzimy, że tutaj w dalszym ciągu najniższa ocena jest właśnie dla procesora i to od tej najniższej oceny zależy całościowy indeks wydajności komputera. Czyli tutaj nic nam się nie zmieniło w przypadku pamięci, w przypadku karty graficznej, w przypadku dysku. Maksymalnie można zdobyć 5,9. Mamy 5,1, zatem mimo niższego zegara, mimo tego, że teoretycznie no gdzieś tam ten zegar został obniżony dosyć znacznie, no bo ostatnio mieliśmy 3,4 GHz i również dwa pełne rdzenie, natomiast teraz mamy tylko 2,2 GHz, no to jednak delikatnie ten wynik cząstkowy poszedł do góry, a tym samym wynik całościowy. No bo spójrzcie, otwieram teraz Excela, jak to było w przypadku Pentiuma D, mieliśmy dokładnie 5,0, no a teraz sobie zanotujemy 5,1. Zatem Windows Vista już podpowiada nam,
że jednak wzrost wydajności jakiś powinien nastąpić. Także nas będzie dzisiaj interesować to, jakie tam liczby uda nam się wpisać kolejno w tych zakładkach. Ja będę sobie tutaj notował wszystkie wyniki w różnych rozdzielczościach, w różnych trybach właśnie w grze Crysis. Do samego końca muszę wszystkie wynotować. Następnie uzupełniona zostanie taka oto zakładeczka. Tutaj będzie spis oczywiście wszystkich kart graficznych, spis wszystkich trybów dla każdej rozdzielczości, czyli wiadomo, że będziemy działać w rozdzielczościach 800x600, 1024x768 oraz najwyższa rozdzielczość, jaką uwzględniamy, to 1280x1024. No i w każdej takiej rozdzielczości sprawdzamy tryb niski, średni, wysoki i bardzo wysoki. Także wiadomo, że nas będą przeważnie interesować tylko te tryby najwyższy, ten wysoki oraz najwyższy. No i oczywiście interesować nas będzie również tylko i wyłącznie ta najwyższa rozdzielczość, z racji tego, że końcowo chciałbym do gry Crysis właśnie przystąpić w tej rozdzielczości, albo przynajmniej w tej, bo nie twierdzę, że jeżeli uda nam się tak mocną maszynę tutaj poskładać z tych podzespołów i będzie faktycznie na tyle wydajna, że pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć gdzieś tam te nastawy, no to być może skorzystam z tego, jeszcze nie wiem, ale póki co celuję dokładnie w tryb 1280x1024 w trybie Very High. Trybem zapasowym dla mnie będzie tryb 1280x1024 w wersji High. Także jeżeli coś nie zagra w tym Very High, jeżeli będą zbyt niskie wyniki, no to obniżymy delikatnie nastawy, przejdziemy do trybu High. No ale jednak sądzę, że i tak zostaniemy przy tym Very High. Przynajmniej patrząc na te skoki wydajności, jakie niektóre karty graficzne odnotowały już w przypadku Pentiuma D, no to wydaje się jednak, że to powinno cały czas iść do przodu. Mam nadzieję, że tych FPS-ów jak najwięcej uda się tutaj dzisiaj wyciągnąć. Także za moment odpalimy sobie tą procedurę testową. Na demówce będziecie mieć podgląd właśnie na tą najwyższą rozdzielczość i na ten najwyższy tryb. Oczywiście będę tam również Wam wypisywał informacje odnośnie wszystkich tych trybów i wszystkich rozdzielczości, ile tych klatek tam wyszło. Natomiast my spotykamy się za moment, na sam koniec oczywiście, po przeprowadzeniu, po zanotowaniu przeze mnie tych wszystkich liczb, tych wszystkich wyników. No i spróbujemy sobie tam omówić, zerknąć dokładnie, co wyszło, odświeżyć. Tutaj mamy taki ranking prowadzony przeze mnie. Na górze jest ranking według Technical City dla tych kart graficznych. Natomiast my prowadzimy ranking względem wskaźnika FPS. Jest to wartość taka sumaryczna dla każdej karty graficznej. Sumujemy wartość wskaźnika dla każdego z procesorów, jakie się przetestowało. No i taka suma coraz tutaj wzrasta. Następnie zaznaczamy, sortujemy, no i patrzymy, która karta wypada najkorzystniej. Aktualnie najlepiej wypada karta GTX 960, a najsłabiej GeForce 8600 GTS. No i takie są fakty. Dobra, w takim razie ja już to zamykam. Tutaj możemy również ten indeks pozamykać. No i zapraszam Was do oglądania demówki z przejścia tych najcięższych trybów w grze Crysis na procesorze E2200. No i przy uwzględnieniu 8 kart graficznych. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie bez większych problemów. Zatem widzimy się na podsumowaniu.
No i już wszystkie wyniki zostały zebrane i zanotowane w moim Excelu. Ogólnie to były dosyć ciężkie chwile, jeżeli chodzi akurat o ten odcinek. Nawet myślałem, że nie uda mi się go doprowadzić do końca, ale na szczęście wszystko jakby dobrze się skończyło. Otóż widzicie tutaj otwarte okno GPU-Z i zapewne zastanawiacie się, dlaczego aktualnie zamontowana jest karta Radeon HD4850, no bo dokładnie ta właśnie jest zamontowana, podczas gdy według kolejności, w jakiej testuję karty, no na ostatnim miejscu powinien być GTX 960. Otóż ta karta wypadła z kolejki, ponieważ stwarzała mi mega dużo problemów akurat na tym procesorze. O ile wcześniej na Pentiumie 4 i na Pentiumie D jakoś tam w miarę to gładko poszło, no może na Pentiumie 4 już coś tam się działo na samym początku, no bo karta, zresztą wam to chyba nawet zgłaszałem, że karta początkowo nie chciała mi w ogóle przyjąć sterowników takich oficjalnych, jakie ostatnie można ściągnąć ze strony ATI AMD. No ale wtedy powiedziałem wam, że znalazłem odpowiednie drivery gdzieś tam na His Digital, no bo to jest karta ogólnie od Hisa. No i wszystko jakby poszło, karta działała, no i przez te dwa odcinki poprzednie, testowe, no nie było problemów tutaj. Natomiast w tym odcinku, no coś tam dalej, jak ruszyło lawinowo nieprzyjmowanie sterowników, tak sobie chyba kilkanaście razy próbowałem je instalować i to w dodatku różne ściągałem z internetu jeszcze. No i za każdym razem oczywiście karta nie chciała w ogóle przyjąć tych sterowników. W końcu za którymś tam razem wreszcie się udało i mogłem na samym końcu dorzucić te wyniki, bo już byłem skłonny albo całkowicie zrezygnować z tej karty, no albo gdzieś tam ewentualnie szukać w zastępstwo drugiej takiej, po prostu drugiego Radeona HD4850. Gdyby udało mi się znaleźć wersję od Hisa, no to tym lepiej, bo byłaby to dokładnie taka sama karta. Natomiast gdybym znalazł jakiejś innej firmy, no to też bym pewnie wziął, żeby po prostu załatać tą lukę i żeby jednak dalej można było testować, bo zakładam, że jednak prawdopodobnie gdzieś te nastawy byłyby bardzo bliskie, albo też nawet i takie same, jeżeli chodzi o taktowania. Więc mogłoby to zadziałać. Na szczęście póki co jeszcze udało się wskrzesić tą konkretną kartę, chociaż mam pewne obawy, czy ona zdoła przetrwać do końca całej serii, no bo jeszcze sporo procesorów przed nami, zatem ileś razy jeszcze będzie musiała być wkładana, wyjmowana, instalowana, będą musiały być od nowa te drivery. Więc może być tutaj jeszcze ciężko z tą kartą. No, pozostałe karty bezproblemowo wszystko przyjmowały. Znaczy, jeżeli chodzi o tą, to też jest bezproblemowo, jeżeli już przyjmie sterowniki, to wtedy wszystko działa normalnie. Tam nie ma żadnych kompletnie czy artefaktów, czy zawieszania, nic w ogóle nie ma. Tylko problem jest z zainstalowaniem sterowników. No nie wiem, taka jakaś dziwna popadła, może taki egzemplarz, sam nie wiem, o co tu chodzi. Póki co jeszcze się udało, mamy dopiero trzeci odcinek testowy, zatem mam nadzieję, że jakoś to jeszcze z górki poleci. No jak nie, to mówię, będę szukał ewentualnie w zastępstwo innej wersji Radeona HD4850. Ok, no to wam się już tutaj pożaliłem trochę, co tam się działo, ale na pewno interesujecie się konkretnie, co tam wyszło teraz i co tam mamy w tym Excelu. Zatem to sobie już zamykamy, odpalamy naszego Excela. No i tak sobie oczywiście będziemy teraz tą tabelę zbiorczą na samym początku chyba przeglądać od lewej do prawej. No wiadomo, ten indeks Visty nam tutaj na Dual Core E2200 wyszedł 5,1, czyli Vista podpowiada nam, że ten procesor jest delikatnie lepszy od Pentiuma D945. W skali wistowej jest to 1/10 po przecinku. Zatem teoretycznie, jeżeli ta Vista w miarę dobrze ocenia procesory, no to można by zaryzykować, że praktycznie na każdych kartach graficznych również taki mały wzrost, być może gdzieś o 1/10 tej wydajności tych FPS-ów w każdym z trybów gdzieś tam być może nastąpił.
Zatem patrzymy, co tutaj się kolejno na tych kartach działo, bo mamy już trzy rekordy od góry pouzupełniane. Zatem jakiś tam wgląd w wydajność danej konstrukcji, danej karty graficznej, jak ona się zachowuje na poszczególnych różnych procesorach, no już coś tam mamy. Więc patrzymy sobie kolejno najpierw tego 8600 GTS. No widzimy, że tutaj ładnie tendencja cały czas zwyżkowa. Z 37 przez 59 na 63, dalej z 21, 36 na 39. Tutaj 17, 25, 26, tu już zaczynało być słabiej. No i tutaj 13, 16, 16, więc no tutaj jest już słabo, ponieważ ewidentnie widać, że karta przestała reagować na wzrost wydajności procesora. No ale ja o tym mówiłem już w poprzednim odcinku, że ta karta prawdopodobnie już cały czas będzie wykazywać problem po każdej zmianie na nawet na szybszy procesor. Po prostu ona w tych trybach very high nie radzi sobie i prawdopodobnie nic tu nie da montaż żadnych innych mocniejszych CPU wyżej taktowanych. No tutaj oczywiście niskie tryby, wzrosty są, ale przychodzą te high i very high i albo są one bardzo malutkie, albo wreszcie praktycznie całkowicie to staje w miejscu. No a jeżeli jeszcze dopakujemy tej karcie 1280 na 1024, co i tak nie jest jakąś tam zbyt wysoką rozdzielczością, aż tak mocno nie katuję tych kart, dałem im maksymalnie tylko 1280 na 1024, no to widzimy oczywiście, że niski są wzrosty, średni są jeszcze wzrosty, no i przy oczywiście wysokim i bardzo wysokim już jest słabiutko. Ta karta od razu widać, że już sobie nie będzie radzić. Zatem zobaczmy, co się działo na 9600 GT. Oczywiście tutaj jakieś tam wzrosty widzimy, że nastąpiły nawet względem Pentiuma D945. No oczywiście to tak by troszkę sugerowało, że ta Vista całkiem nieźle oceniła ten wzrost z 5.0 na 5.1, no bo tutaj, jeżeli by sobie tak pewnie to przeliczyć procentowo, no to mniej więcej pewnie tyle samo nam gdzieś tam albo okolice by wychodziły tych wzrostów. Także tutaj widzimy dalej 800 na 600 w trybie średnim, no wzrosty są, w wysokim są wzrosty, bardzo wysoki. No dalej jeszcze tutaj mamy wzrosty, tu jest minimalnie, tu jest lepiej na tej karcie niż na 8600 GTS. Dalej wyższa rozdzielczość, są wzrosty. Ok, no i very high też jeszcze jest jakiś tam wzrost, chociaż już tu nieduży. Zwiększamy jeszcze rozdziałkę, tutaj jeszcze jest, no i tutaj już pomału widzimy, że tylko po przecinku coś tam drgnęło i tutaj znów to samo. Także widzimy, że karta 9600 GT również zaczyna wykazywać podobne tendencje co 8600 GTS i prawdopodobnie to będzie kolejny kandydat, którego uznam, że już sobie nie poradzi, ponieważ właśnie w tych trybach, które mnie interesują, czyli ta najwyższa rozdzielczość testowana i tryby high i very high, tu już zaczyna być słabo. Karta przestała jakby wykazywać tendencję wzrostową. No dobra, ale idźmy dalej. No być może jeszcze coś tam na niej się uda ugrać więcej, ale nie sądzę, że będą to duże wzrosty. Teraz przejdźmy do GT440. Mówiłem, że tej karcie będę się szczególnie przyglądał, ponieważ wykazywała ona ciekawą tendencję. Z jednej strony bardzo duże FPS, duże wartości FPS oraz wzrosty wartości FPS w niskich trybach. Z drugiej strony w tej najwyższej rozdzielczości, w najwyższym trybie karta również chyba przestawała nam już reagować na wzrost wydajności procesora. Także to ta karta ze względu prawdopodobnie na swoje parametry, które są jedne z najsłabszych w całym zestawieniu, również pewnie dołączy do grona tamtych dwóch poprzednich.
Także patrzymy. No tutaj ładnie oczywiście wzrosty. Tutaj dosyć wysokie te FPS-y nawet. Wzrosty całkiem ładnie. Tutaj na 40 przeskoczyło. Wzrosty cały czas ładnie. Tutaj również jeszcze taki dwuklatkowy wzrost można nawet było zaobserwować. Dalej rozdzielczość wyższa. Wzrosty, wzrosty. Na razie jest ok. Wzrosty. Very high. No i jeszcze jest wzrost, chociaż już tutaj nieduży, nieduży. Już tutaj tylko takie dobre pół klatki tak naprawdę poszło, mimo że tam przed przecinkiem jeszcze mamy większą tą liczbę. I dalej ta najwyższa rozdzielczość. Oczywiście wzrosty. Patrzcie, jak ona ładnie szybuje do wysokich wartości w tych niskich. Nawet mimo wysokiej rozdzielczości, przy niskim trybie jakościowym, FPS-y są naprawdę wysokie na tej karcie. Dlatego ta karta mnie tak zadziwia, że ona potrafi mieć bardzo dużo FPS-ów i potrafi niestety już wykazywać tą tendencję zawieszenia w powietrzu i prawdopodobnie będzie już nie będzie reagować na wzrosty w tym najwyższym trybie. No ale patrzymy dokładnie, czy tak będzie. 24, 38, 41 są wzrosty. Tutaj już tryb high, tak jak mówiłem, praktycznie nic nie ma. Praktycznie tu nic nie ma. 25, 40, 25, 75 już nie reaguje. No i tryb very high to samo. 15,60 na 15,71. Za słabo. Tu ewidentnie widać, że to jest kolejny kandydat właśnie do odstrzału. No, ciężko będzie mi wybrać którąkolwiek nawet z tych kart, żeby się pokusić o wybranie którejś z tych trzech konstrukcji, jak właśnie w tych trybach one nie dość, że zaczynają wykazywać niskie wartości, no to jeszcze te wartości nie chcą przyrastać, więc no... Rokowania są słabiutkie dla nich. Rokowania są słabiutkie, ale patrzymy dalej. Radeon R7 to też ciekawa konstrukcja. No patrzymy, czy były wzrosty. Wzrosty, 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 wzrosty. Jest ok. Wzrosty, 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 wzrosty. Jest ok. No całkiem nieźle Radeonik wypada. Wzrosty, wzrosty, wzrosty. Tutaj troszkę mniejszy, ale jeszcze jest wzrost, więc wydaje mi się, że ten Radeon się jednak wybronił. Jemu jeszcze na pewno byśmy dali szansę. On może jeszcze coś pokazać. Dalej ten nieszczęsny HD4850, który tak tutaj mnie denerwował przez całe te testy. Musiałem go na sam koniec zostawić, ale wreszcie się udało. No patrzymy, tutaj jakoś tak słabo wystartował, no ale dalej widzimy, że wzrosty są, tutaj tak samo, wzrosty, 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 no nie jest jeszcze najgorzej, no wzrosty, wzrosty, dalej jest ok, tutaj też, no i tutaj jeszcze też jednoklatkowy, ale ciągle jakieś tam przyrosty na tej karcie również są, więc... No ta karta też jeszcze zasługuje na to, żeby dać jej szansę, bo ona na pewno jeszcze nie pokazała wszystkiego. No i tutaj już jeden z tych GTX-ów, czyli karty, które tak naprawdę najlepiej chyba sobie radzą do tej pory w tych testach. No początek też taki niemrawy, patrzcie, 63 na 63, no coś tam po przecinku drgnęło, ale nie jest to dużo. No ale później oczywiście wzrosty całkiem ładnie. Tutaj znowu do 67, prawie do 68 dobiło. Wzrosty. Tutaj też całkiem ładnie. No i przechodzimy na najwyższą rozdzielczość. Tutaj ładnie przybywa. Jest nieźle. Ten GTX naprawdę dobrze się trzyma. Jest nieźle. Jest bardzo dobrze nawet na tym GTX-ie. Wszystko, cały czas wzrosty praktycznie były. Tutaj nie ma się do czego w ogóle przyczepić. Radeon HD5850, karta, w której pokładałem dosyć duże nadzieje. No póki co można powiedzieć, że zawodzi, ale też można powiedzieć, że cały czas też chyba wzrosty utrzymywała, więc zobaczmy, jak to będzie teraz. Wzrosty. No cały czas widzimy, że
Na razie idzie do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. No. Do przodu, do przodu, do przodu. No cały czas, cały czas. No nie ma się chyba też na razie do czego przyczepić. No bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ogólnie wszystkie Radeony idą jakby swoim tempem. Tak mozolnie, mozolnie, ale cały czas wszystkie idą do przodu, więc na razie jeszcze nie wykazują takich złych tendencji, jakichś niepokojących rezultatów. Więc tutaj też są jeszcze rokowania, że ta karta może gdzieś tam wystrzelić wydajnościowo do góry. Być może brakuje tylko odpowiedniej mocy procesora, więc wszystko jeszcze przed nami. No i na sam koniec GTX 960, czyli tak naprawdę karta, która chyba prowadziła do tej pory w rankingu. Tutaj również początek był taki sobie, ale podobnie też to było na GTX 650. No i później już zaczynają się wzrosty. Cały czas punktuje, punktuje i to całkiem ładnie punktuje. Do przodu, do przodu, do przodu. Elegancko. Elegancko, patrzcie, nawet tutaj 30 się pojawiła. I to chyba jest pierwsza 30, jaka w ogóle się pojawiła w tym najcięższym trybie, w najwyższej rozdzielczości. Brawo GTX 960. Dobra. W takim razie zajrzyjmy teraz na tą kartę, gdzie mamy zbiorczo pokazane te wyniki. No tutaj oczywiście mamy wskaźnik FPS naliczony dla każdej karty. Widzimy, że najniższy wskaźnik FPS, oczywiście standardowo już od samego początku notuje karta 8600 GTS. Natomiast najwyższe wskaźniki i jedyne powyżej 40 otrzymały tylko i wyłącznie oba GTX. No i to są bardzo też bliskie. Zobaczcie, one różnią się jedynie po przecinku. Znów lekko lepiej wypadł GTX 960, 43,82 kontra 43,56. No i te wartości, te wskaźniki z tej karty dołączają do sumy na tym arkuszu zbiorczym, do sumy rankingowej. Bo pamiętamy, że tutaj mamy ten ranking kart według Technical City i według tej kolejności od dołu, od najsłabszych, po prostu niby biorę te karty do testu. No dzisiaj była troszkę roszada przez tą jedną kartę. No ale tutaj mamy nasz drugi ranking już na podstawie tych właśnie sum wskaźnikowych. No i tu już jest to uwzględnione, patrzcie, tam suma z Pentiuma 4, z Pentiuma D i z tego Dual Core'a jest wzięta. I tak jest dla każdej karty. Ja tego nie sortowałem, ale widzę, że nic się tutaj nie zmieniło. Możemy to sobie jeszcze raz przesortować. Kolejność się raczej nie zmieniła, po prostu sumy się troszeczkę uaktualniły. To weźmy na wszelki wypadek sortuj. Tutaj wybierzemy po ranking, czyli jest OK. I tutaj mamy malejąco, w porządku. No nic się tu nie zmienia. Wciąż pierwsze dwa miejsca to GTX i wciąż oba mają tyle samo jakby przed przecinkiem, a różnią się tylko tą częścią po przecinku. Natomiast trzecie miejsce no wciąż należy do karty GT440, karty, którą, tak jak określiłem, która świetnie punktuje w niskich rozdzielczościach, uzyskuje naprawdę duże wyniki, dzięki temu ten wskaźnik wciąż trzyma się na wysokim poziomie. No i wciąż dorzucamy do sumy dosyć duże wartości, dlatego jest wysoko w zestawieniu, no ale myślę, że systematycznie może ta karta coraz mniej tych punktów dostawać. Co ciekawe, pod nią kolejna karta, którą praktycznie już chyba też skreślam, no bo tak jak wcześniej mówiłem, dla mnie 8600 GTS w tym momencie, 9600 GT oraz GT440. Są to trzy konstrukcje, które już w tym momencie mogę chyba skreślić. Oczywiście one będą cały czas brane pod uwagę, będą oceniane, będą sprawdzane, ale według mnie te karty już i tak nie mają szans. One nie mają szans, no bo w tym najwyższym trybie chyba już niczego nie pokażą. To przynajmniej na to sugerują te wyniki, jakie aktualnie już są przypisywane właśnie w tym najwyższym trybie, w najwyższej rozdzielczości. Te karty już po prostu albo wykazują zerową tendencję do wzrostu, albo gdzieś tam taką minimalną, jakiś tam 1 FPS czy pół klatki
no to on wydaje mi się, że już się nie będą całkowicie liczyć w tym zestawieniu. Także ranking rankingiem, ale ja i tak po swojemu wybiorę, a wybiorę według tego, co karty prezentują w tych dwóch najwyższych trybach. Także zaraz tam sobie jeszcze to sprawdzimy. No a tutaj jak widzicie dalej właśnie pod GT440 jest ten GeForce 9600 GT, z którego również rezygnuję, ale no wciąż ma dosyć wysoki ten ranking swój, 9867. Później mamy oczywiście trzy Radeony, które układają się mniej więcej cały czas w tej kolejności, czyli HD5850, później HD4850, no i w tych testach jakoś tak najsłabiej wypada R7-240. No a na samym końcu oczywiście 8600 GTS. Wracamy na naszą kartę zbiorczą. No i teraz to, co sobie sprawdzimy, to mówiłem wam w ostatnim odcinku, że karty jakby już taką dają się mniej więcej podzielić na takie dwie grupy kart. Z jednej strony mamy konstrukcje, które wciąż są bardzo, bardzo mocno przycinane przez CPU, ale też wciąż wykazują fajną tendencję, gdzie w najwyższej rozdzielczości są w stanie spokojnie powtórzyć to, co wykręcają w niższych rozdzielczościach. Czyli między innymi właśnie tutaj możemy zaliczyć GTX 960. Spójrzcie. Bierzemy tak, 800 na 600, 64, 1024, 67, 1267. Karta utrzymuje cały czas ten klatkaż, mimo wzrostu rozdzielczości, cały czas klatkaż się trzyma. Zatem spójrzmy na kolejne liczby. Weźmy teraz najcięższy tryb. 2985, 2984, 30. Tu w ogóle wydajność nie spada. Patrząc na niektóre wartości, to wręcz rośnie. To jest ciekawe zjawisko, które też obserwuję na wielu tych kartach, że w tym najcięższym trybie karty zazwyczaj w tych niskich takich jeszcze trybach low na przykład wykazują jednak tendencję do wyższych wyników niż na przykład w 800 na 600 na low. To jest bardzo ciekawe, no ale tak często tutaj jest. No i to byłaby właśnie jedna z takich kart. Druga, no to ten na przykład Radeon 5850. Mimo że on w rankingu tym zbiorczym nie jest za wysoko, no to spójrzcie, on cały czas trzyma fason, cały czas trzyma to, co powinien robić. Tak jak buldożer, idzie sobie powolutku swoim tempem, ale cały czas do przodu i nic go nawet nie interesuje podnoszenie rozdzielczości, bo on i tak sobie jest w stanie nawet w tej najwyższej 1280 powtórzyć dokładnie to, co wykręca czy w 800 na 600 czy w 1024. To jest karta, która kolejna jako obok GTX 960 jest całkowicie jeszcze przyblokowana we wszystkich trybach przez CPU, przez zbyt słabe CPU. Także tutaj mamy ogromne rokowania co do tych dwóch kart przynajmniej. Nie jestem w stanie ich tak łatwo zaznaczyć, ale co do tych dwóch kart, że po prostu w miarę jak będziemy pakować coraz to mocniejsze procesory, to one cały czas będą szły do góry i to we wszystkich trybach. Kolejna karta, oczywiście GTX 650, no bo jakżeby inaczej, skoro 960, no to tuż obok niej idzie właśnie GTX 650. No i tu jest dokładnie taka sama sytuacja, jeżeli sobie spojrzymy na te rozdzielczości, no to czy to 800 na 600, czy to 1280, nie ma to większego znaczenia. Te klatkarze praktycznie się pokrywają. Jeżeli gdzieś jest jakaś różnica, no to przeważnie na zasadzie błędu pomiarowego, a wręcz też bywają sytuacje, że w wyższym trybie nakręca też więcej niż w niższym. Dalej, co ciekawe, jeszcze chyba można tutaj zaliczyć tego Radeona HD4850. Tutaj też całkiem dobrze to się prezentuje. No być może to są już karty, począwszy od Radeona właśnie tego 4850 oraz jeszcze bym tutaj zaliczył R7-240. Te karty jeszcze też trzeba dać im szansę. One też wykazują podobną tendencję. Może już w tym najwyższym trybie, spójrzcie, delikatnie obie konstrukcje osiągają minimalnie niższe wartości, ale to są jeszcze minimalnie niższe.
są to jeszcze wartości do zaakceptowania, także tutaj można się spodziewać, że też jeszcze całościowo te karty nie pokazały wszystkiego i są duże rokowania, że przy mocniejszym procesorze te wyniki jeszcze pójdą znacząco do góry. Natomiast jeżeli byśmy sobie spojrzeli na te trzy karty, które ja już skreśliłem, no to spójrzcie na ten najmocniejszy tryb. Tutaj było na przykład 16, tu już spadało do 12, tu już spadło na 8. Dalej, tu było 26, spadło na 23, spadło na 16. Tu było 27, spadło na 22 i spadło na 15. No to te karty już definitywnie trzeba odrzucić. Natomiast R7 i HD4850 dostają jeszcze jakby taką szansę, bo to są karty jakby jeszcze tak no, poprawnie rokujące. Te wyniki są jeszcze w miarę ok. Natomiast bardzo dobrze radzi sobie ta trójca GTX 650 i HD5850 oraz prowadzący GTX 960. To póki co są trzy najlepsze karty w zestawieniu, mimo że ten HD5850 no, wykazuje te klatkarze troszkę niższe niż GTX-y. To on cały czas też jest przeze mnie uznawany za kartę taką czołową, która jeszcze na pewno pokaże co potrafi i jej wyniki na pewno będą jeszcze dużo wyższe niż pozostałych kart. Zatem teraz spójrzmy na te dwa tryby, które tak naprawdę mnie interesują, czyli właśnie rozdzielczość 1280x1024, no i przede wszystkim tryb Very High oraz zapasowy High. Very High, wreszcie mamy pierwszą 30. Pierwsza karta, która przekroczyła 30 FPS-ów, magiczne 30 FPS-ów, co wróży, że w przyszłości prawdopodobnie uda się jeszcze dosyć mocno przeciągnąć ten wynik na plus. No tutaj widzimy, że na drugim miejscu GTX 650, na trzecim miejscu właśnie ta niedoceniana HD5850, która jeszcze może błysnąć. No tutaj to ciekawe, 4850 całkiem jeszcze dobrze tu wypadło, no ale tej karty, jak mówiłem, nie skreślamy. Również nie skreślamy R7 240, no bo to jest jeszcze 20 FPS-ów, tu też są jeszcze szanse. No a te trzy ostatnie to już są tak niskie klatkarze, że chyba tu już za dużo się nie zadzieje. Tutaj w tej dolnej stawce sądzę, że tak jak są te trzy karty, tak prawdopodobnie one tutaj dalej zostaną. No i podobna sytuacja też jest w trybie high. Również GTX, ten 960 na pierwszym miejscu, na drugim GTX 650, na trzecim właśnie HD5850 i są to jedyne karty, które póki co przekroczyły 30 FPS-ów. No później mamy 4850, w sumie nawet nie, mamy R7 240 i dopiero dalej mamy 4850. Tutaj jeszcze 9600 GT pokazuje, że akurat w tym trybie high coś tam jeszcze, te 2790 coś tam jeszcze znaczy. No ale tak jak mówiłem, to są już te trzy karty, które prawdopodobnie niewiele już tu błysną. Gdzieś być może w tym trybie high łatwiej im będzie coś tam jeszcze ugrać, 1, 2, może 3 FPS-y po zamontowaniu lepszego procesora, ale ja już bym na te karty całkowicie nie stawiał. Także widzimy, jak to wygląda w tym momencie. Zerkamy sobie na ścieżkę. Następny odcinek, co szykujemy. No i będzie ciekawostka w następnym odcinku, no bo szykujemy procesor Cortu Duo, ale uwaga, taki, który ma najniższy zegar w całym zestawieniu. Tutaj zejdziemy naprawdę nisko. Będzie tylko i wyłącznie 1,8 GHz. Względem tego E2200, którego mamy aktualnie zamontowanego, no jedynie na plus pójdzie ilość pamięci podręcznej, no bo tutaj mamy teraz 1 MB, a przeskoczymy na 2 MB. No i teraz pytanie, czy korzystniej w grze Crysis mieć procesor, który jest niżej taktowany, ale ma na przykład dwa razy więcej pamięci podręcznej, czy jednak te megaherce tutaj więcej znaczą? I to, że mamy te 2 MB pamięci L2, to będzie miało się nijak do tej utraty dodatkowych 400 MHz na każdym rdzeniu, no bo to już jest dużo. Pamiętamy też z wymagań, że ogólnie chyba najniższa
ten zegar procesora, jaki podaje w wymaganiach minimalnych, zdaje się, to właśnie było chyba 2,2 GHz. Jakoś tak to chyba było, więc no nie wiem, czy ten Cortu Duo to nie będzie pierwszy przypadek, gdzie cały czas póki co mieliśmy przez te trzy odcinki, no zyskiwaliśmy na wydajności, tych spadków raczej nie było, ewentualnie karty się zatrzymywały, jeżeli już nie były w stanie odnotowywać wzrostów mimo szybszego procesora. Natomiast to może być przypadek, ale nie musi, nie wiem, bo jeszcze tego nie sprawdzałem, w ogóle nawet nie sprawdzałem tego procesora, czy on działa, ale to może być pierwszy przypadek, gdzie odnotujemy jakieś tam spadki wydajności. No tak może być, niestety trzeba się z tym pogodzić. Tutaj no, tak nisko zejdziemy z zegarem, ten zegar to ogólnie mi się bardziej kojarzyłby z procesorami montowanymi, nie wiem, chociażby w laptopach jakichś starszych. Jaki 1,8 GHz, no to tak mniej więcej mi pasuje pod jakieś stare laptopy właśnie. No ale tutaj będzie musiał sobie poradzić właśnie w grze Crysis, no i przy wsparciu tych 8, mam nadzieję, że 8 kart graficznych, że dalej ten Radeon HD 4850 nie będzie jakichś większych problemów stwarzał. No bo jednak fajnie byłoby całym tym kompletem dojść do samego końca tego zestawienia i ocenić to wszystko, jak to się tutaj te wyniki będą zmieniać. Także szykuję się ciekawie, mam nadzieję, że procesor ruszy. W tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobają te wyniki, te całe zestawienia, jakie tu Wam pokazuję. Zatem wyczekujcie kolejnego odcinka. Potrzebuję troszkę więcej czasu na te odcinki, więc też staram się pomiędzy dawać jakiś inny, który mi jest łatwiej, szybciej nakręcić. No bo jednak z tym trochę się schodzi. Ok, koniec tłumaczenia. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!